Jastrzębie Zdrój przestaje być młodym miastem mimo tylko 50-letniej historii. Po 20-krotnym wzroście liczby mieszkańców w latach 70. i 80. spowodowanym dynamicznym rozwojem górnictwa pozostały już tylko wspomnienia. Systematycznie spada liczba mieszkańców miasta i widać już wyraźnie zjawisko starzenia się lokalnej społeczności. Według danych GUS w 1995 roku miasto zamieszkiwało ponad 103 tysiące mieszkańców. W przeciągu ostatnich 15 lat liczba mieszkańców spadła o prawie 11 tysięcy. Według prognoz liczba ludności w Jastrzębiu-Zdroju w 2015 roku wyniesie 88 tysięcy. Niepokojące są też dane dotyczące osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Są takie zmiany w mieście, które możemy wykonywać sami. Siłą mieszkańców, kapitałem społecznym i to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Ale są również takie zjawiska, takie procesy, które są od władz miasta niezależne, są efektem procesów globalnych i my musimy na poziomie właśnie władz lokalnych umieć przeciwdziałać czy łagodzić pewne skutki, które niesie ze sobą ta rzeczywistość albo następne lata. I niewątpliwie nie tylko w samym Jastrzębiu, ale w skali całego województwa takim wyzwaniem, przed którym my stoimy, to jest to, jak będą kształtować się procesy ludnościowe do roku 2035, kiedy zgodnie z prognozami Głównego Urzędu Statystycznego wyraźnie wzrośnie nam odsetek ludzi starych. Kiedy te roczniki wyżu demograficznego urodzone tuż po wojnie w latach 50. przejdą wiek emerytalny. I teraz właśnie, co my powinniśmy zrobić? Stworzyć możliwości tej grupie społecznej godziwej egzystencji, tworząc chociażby takie warunki, jakie my mamy tutaj za moimi plecami, rekreacji, wypoczynku, ale także odnowy biologicznej, bo przecież nie każda z osób starych jest w pełni wieku, zatem my musimy poczynić krok w kierunku rozwoju fizykoterapii, odnowy biologicznej i to jest jedno z pierwszych wyzwań, przed którymi stoimy. Według danych GUS na koniec roku 2011 najwięcej Jastrzębian stanowiła grupa wiekowa 60-64 lata z przewagą po stronie kobiet oraz grupa wiekowa 35-39 lat. Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym systematycznie maleje. Na koniec 2011 roku liczba bezrobotnych w Jastrzębiu-Zdroju wyniosła 3726 osób, spośród których 32,8% stanowili mężczyźni, a kobiety aż 67,2%. Dla porównania w województwie śląskim bezrobocie kobiet jest niższe o 12%. Druga rzecz, nam się zmienia ta struktura wieku w tym układzie mężczyźni-kobiety. Niestety nas, mężczyzn, jest coraz mniej, kobiet jest coraz więcej, a zatem jeżeli my żyjemy dłużej i dotyczyć to będzie przede wszystkim populacji kobiet, to nie każda z nich, osiągnąwszy wiek emerytalny, będzie się chciała pogodzić już nie pracować. W związku z tym trzeba stworzyć pewne możliwości pracy w wieku 50 lat plus, chociażby w takim mieście, które było i jeszcze będzie przez najbliższe lata miastem związanym z górnictwem. Bo my tak mówimy, że miasta górnicze to są te, gdzie mężczyzna pracuje, a kobieta siedzi w domu, gotuje obiad, czy robi zakupy, opiekuje się dziećmi. I teraz my od tego modelu musimy odejść. My musimy stworzyć szansę dla każdej grupy społecznej. Negatywne skutki niekorzystnych trendów demograficznych, jak i zagrożenia dla przemysłu górniczego zmuszają do zadania pytania, co dalej z Jastrzębiem-Zdrojem? Zastanówmy się, póki jest jeszcze czas.